Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Panie Oskarze, proszę się przywitać z widzami. Dzień dobry. Oskara nie widać. W kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu. My się już wymeldowaliśmy z naszego pokoiku. Willi naszej. Villa Mokebe, fajna. I zmierzamy teraz w stronę centrum Warszawy, żeby gdzieś zaparkować auto. Znaczy w centrum to wiemy, że pewnie nie zaparkujemy, ale znaleźć jakieś miejsce, żebyśmy mogli dojechać spokojnie właśnie pod pałac. I później, na północ. Dobra. Jeżeli zdążymy, to idziemy na ten hymn o 12, a potem pewnie coś zjemy, a potem na marsz. Tak, taki jest plan, jak zwykle z planami bywa, nigdy nie wychodzą, więc zobaczymy. U nas plany to jest po prostu jakieś nieporozumienie, więc widzimy się na miejscu. Dobra, zaparkowaliśmy samochód niedaleko Stadionu Narodowego, bo tutaj marsz będzie się kończył, więc się tak troszkę wycwaniliśmy. I zaparkowaliśmy niedaleko, żeby łatwo było się dostać do auta, nie trzeba było przechodzić jakiejś długiej prostej czy do metra iść. I pojedziemy od razu potem na chatę. Z tym, że jest jeden problem, mamy nadzieję, że drogi będą... Wiem, że część będzie zablokowanych, ale mam nadzieję, że inne będą otwarte, żeby można było... Aż straciłem oddech. Chyba tak dawno nie mówiłem do kamery i szedłem w jednym czasie, że już nie mogę więcej mówić. Chwila odpoczynku. Reasumując, mamy nadzieję, że będą drogi otwarte, żebyśmy mogli wyjechać z między blokowisk, bo tam zaparkowaliśmy i żebyśmy spokojnie pojechali do Poznania po marszu. Okej, jesteśmy pod Pałacem Kultury, już go widać tym razem dzisiaj. Niestety nie zdążyliśmy na hymn, byłam bardzo zła z tego powodu. Przez chwilę bardzo zła, ale ogólnie wydaje mi się, że Oksi zaczęło przechodzić wtedy, kiedy dowiedziała się, że zaparkowaliśmy zaraz w tym miejscu, w którym marsz się będzie kończył. Że oni zamiast zostawić samochód tam, gdzie mieliśmy nasz pokoik i pójść na metro i przyjechać tutaj, żeby zdążyć na hymn i tak dalej, to oni przyjechali, znaczy no ja też, co nie, ale oni to zaplanowali. Nie protestowała, żeby... od razu mówimy, że nie protestowała. I mało tego, nawet ja mówię, dobra, tutaj zaparkuję, ona, no fajnie, subcio, będzie subcio, a potem jak się okazało, że musi troszkę przejść, o nie! No tak, bo ja przeszłam tą samą trasę, co będziemy szli marszem. Jaki w tym był sens? Jaki? No, taki, że marsz przejdzie i my mamy 100 metrów do samochodu. No i co z tego? Nie będziesz musiała wracać tutaj. Na hymn. No to jest minus, owszem, to się zgodzę. Właśnie. Ale żeby być tak złym, jakby się waliło i paliło, to jest przesada. Zdenerwowałeś mnie od samego rana różnymi rzęsami, więc się wszystko naniosło. Rzęsami? To ty masz swoje rzęsy, ja mam swoje. Nie mam właśnie. O, odczepiła się. Tak? Wow, no, straciłam wszystkie rzęsy już, doczepiane te. Po 2 miesiącach. Dobra, doszliśmy do miejsca, w którym chcemy zjeść, czyli ćma Mateusza Gesslera. I co się okazało, to są te słynne koszyki, gdzie chodzą wszyscy youtuberzy, a my tacy, w ogóle w dresie, łobuzy, tutaj flaga i tak dalej. Ja musiał ściągnąć tą czapkę na pewno. No. Więc nie wiemy, czy to ostatecznie wejdziemy, czy raczej wybierzemy maka. No nie wiem, możemy spróbować, no raz się żyje. Spróbujemy, no, najwyżej nas wywalą, to ich styram na gogle w opinii. Wywalili patriotów. TripAdvisor. A przyszliśmy specjalnie dla tego miejsca. O nie. No trudno. No trudno, zjesz pyzy w domu z mięsem, mamy mrożone, to będzie to samo. No w takim razie idziemy do maka. No, chyba tak, wracamy. No i nie wiem co teraz, za mną chodzą kluchy. Zrobię je sobie dzisiaj wieczorem, jak wrócimy. Wieczorem, my wrócimy w nocy. No to ja sobie zrobię w nocy. No a cóż, teraz jak na prawdziwych patriotów przystało sobie jakiś mak. Starbucks po drodze. Ja lubię. Nie wiem, mamy czas ogólnie, więc możemy sobie pochodzić. Możemy iść do Starbucksa. Jasne, i zapłacimy 50 zł za kawkę i małą kanapeczkę. No i bardzo dobrze. Dobra, idziemy do jakiegoś maka. Dobra, jak się okaże, że są miejsca, to wchodzimy do Manekina. Najemy się, będzie tanio. Ale nie ma pys tam. Okej, łatwo poszło, nawet nie staliśmy w sumie w kolejce, od razu dostaliśmy stolik. A obok jest pizzeria, w której mamy darmową pizzę i lemoniadę. To są 40 metrów stąd. No jest naprzód. A, bo ja zmieniałem dzisiaj na techmorę. Ale ja się zorientowałam, że jesteśmy na placu Konstytucji, dopiero jak już właściwie dostawaliśmy stolik, więc no już nie wychodziliśmy tak na przypale. Zjemy sobie w Poznaniu tą pizzę, bo też możemy. Tak, a tutaj zjemy sobie naleśniorka i lecimy. Posłuchaj tam co jadłem. Dostaliśmy nasze żarcie i będziemy szybko szamać, żeby zdążyć. Jajo ma kebaba, tak. Kasper ma burrito, a ja mam łososia ze szpinaczkiem. No, ale twojego czuć konkretnie. No jedy, tak pysznie pachnie. Dobra, no, jemy. Było warto tam wejść naprawdę, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję wejść do Manekina, wejdźcie tam, bo jest naprawdę tanio, idealnie dla studentów, krótko się czeka i są pyszne naleśniki. Dosłownie macie wybór milionów naleśników, ale dobra. I makaron też. I makaron i tak dalej, na słodko i nie. Już ktoś W każdym razie właśnie lecimy teraz na plac, bo właśnie zaraz zaczyna się marsz, będą przemówienia i mamy nadzieję, że właściwie kierujemy się teraz za tłumem tutaj, za tymi ludźmi i widzimy, że mają flagi, więc na pewno kierujemy się w dobrą stronę. Chyba trafiliśmy w dobre miejsce. Ja wiem, że z tak daleka nic nie widać, ale musicie uwierzyć, że jak stanę w miejscu, przyzumuję maksymalnie jak się da i wyostrzę, to jest tam masa ludzi. Patrzcie, jaka to jest masa biało-czerwonych flag. No takie morze, zaraz się wtopimy w to morze. Już jesteśmy bliżej, widać znacznie lepiej, że jest masa ludzi. Nie wiem gdzie jest, o tam jest Pałac Kultury i Nauki i w ogóle chyba marsz idzie w tamtą stronę, w którą my idziemy. A skoro tu już są ludzie, to jeszcze jest daleko, daleko, daleko miejsca w tamtą stronę. Jestem ciekaw, ile dzisiaj będzie. Plan mamy taki, żeby wbić się między ludzi, bo tam będzie mniej wiało. Będzie ciepło, bo tutaj jak się stoi na wylocie, to jest dość chłodno, bo jest dzisiaj bardzo zimny wiatr, więc wbijamy się do środka tego morza. Taka fajna ciekawostka odnośnie marszu, jest tutaj tyle ludzi, że nie działa zasięg w ogóle. No, to prawda. Kochani, bardzo wam dziękuję, że przybyliście tutaj ze wszystkich stron Polski do Warszawy na to wielkie spotkanie dla niepodległej. Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski. Proszę Państwa, nasz wspólny marsz dla Ciebie Polsko z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczniemy odśpiewaniem naszej wielkiej pieśni hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła. Do hymnu! Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi, pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków, po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, żebyśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego. To jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona, nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Niech to będzie wspólny marsz, niech to będzie marsz dla każdego. Marsz, na którym każdy chce być i na którym każdy dobrze się czuje, idąc dla Polski. Boże, w końcu możemy się odezwać. 3 godziny minęły od właściwie tego klipu, gdzie coś mówiliśmy. Do teraz, jeśli nie doszliśmy do miejsca między początkiem a końcem jest w ogóle chyba z 5 km. Idziemy już te 3 godziny i jeszcze będziemy szli gdzieś, może nie godzinę, ale tak jeszcze pół godziny do dojścia. Jest tak dużo ludzi, że po prostu nie szło się różnie. My szliśmy tip-topkami, zatrzymywaliśmy się. Tak, no tak po prostu i idziemy. No masa ludzi, na razie jeszcze nie znamy liczby. Wy już na pewno znacie, jeżeli słyszeliście. My jeszcze nie wiemy, ale niedługo się dowiemy. Więc no odezwiemy się chyba jakoś później. Ale szkoda, że nie możemy wam pokazać tego ogromu tych ludzi, ile tu jest, bo ten aparat no nic wam nie pokaże. No nie wiem, czy to w ogóle jest procent ilości ludzi, którzy w ogóle tutaj są i przeszli i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, jak daleko jeszcze tam ludzie są. Masa. Patrzy na nas Europa. Pokażmy im, że potrafimy być razem, że jesteśmy gorącymi patriotami, których łączy jeden symbol. Biało-czerwona flaga, tylko biało-czerwona flaga, to jest Polska, pokażmy to tym wszystkim. Udało się, bo naprawdę było ciężkie, to był jeden z cięższych marszy, które przeszliśmy, wydaje nam się nawet najcięższy. Jeżeli chodzi o przejście oczywiście. Tak. Bo... To jest mój trzeci, więc no ty pewnie miałeś gorsze, też szczególnie początkowe, kiedy tam się coś działo. No ale to jakoś mam wrażenie, że tutaj jestem bardziej zmęczony. No. W każdym razie za chwilę uciekamy do auta, bo ja już nie wytrzymam. No. Tak, teraz lecimy na chatę i tak, mam nadzieję, że będą drogi odblokowane. Dobra, zamykamy, bo tutaj szczelają. Tam w ogóle daleko jest scena i koncert jakiś, jest tak dużo ludzi, że nawet tej sceny nie widać tak naprawdę. No, nie widać kompletnie. Jesteśmy bardzo daleko od niej. Tak światła. Ale nie idziemy tam, bo już idziemy do auta, mamy 1,5 kilometra do przejścia, a ja się zaraz zesikam. No. Tam daleko w tle widać fajerwerki i to są fajerwerki z okazji... O, dzięki. To są fajerwerki z okazji właśnie Święta Niepodległości... Zgubiłam je? A już nie ma? Są, ale nie widać. O, są! A! To są fajerwerki z okazji Dnia Święta Niepodległości i ogólnie to mega nam się to podoba, że w końcu zaczyna być coś takiego, że wszyscy się cieszą z tego dnia, bo jeszcze parę lat temu to było takie, okej, no były te marsze, wszyscy się tam bili, nikt się nie cieszył z tego dnia, no bo jak to, bo to przecież święto jednej partii, a nie całego narodu, a teraz już właśnie trochę się to zmienia i właśnie fajnie, że są takie fajerwerki. I powinni wszyscy puszczać tak jak w Stanach jest na 4 lipca. Prawda, zgadzam się z tym. Ale ogólnie to jesteśmy już w aucie, mieliśmy małą dramę, bo szukaliśmy na początku auta, potem szukaliśmy stacji, w której moglibyśmy zrobić siusiu. Tak, bo tutaj w Warszawie bardzo dużo ulic jest zablokowanych i znalazłem pierwszą lepszą, Orlen, najbliższy kilometr, ok, się strasznie cisnęło, tak już była zła, mówi, że zaraz tutaj się, no nie, naprawdę to była drama. Nikt nie pomyślał o tym, żeby wziąć aparat i to pokazać, naprawdę, bo tylko bym wyciągnął aparat, to zaraz bym dostał w łeb, nie wiem czym, więc, tak było. Więc uznałem, że szukamy. I na szczęście się udało, Okcia zjadła, więc naprawdę już jest rozpromieniona. No wystarczy, że zjem. Dzisiaj rano tak było, prawda? No w sumie coś tu jest. W każdym razie jedziemy teraz w stronę Poznania i prawdopodobnie odzywamy się, bo światła się świecą u gościa. Odzywamy się dopiero w Poznaniu chyba, że będziemy mieli... Nie no, po drodze jedzonko jakieś. Jeszcze będzie, jak? O, no dobra vlogerzy. I udało się, dojechaliśmy do Poznania, jesteśmy sobie w domu. O matko. Podróż była dosyć ciężka, bo na drogach są takie mgły, że czasami nie widzieliśmy nic. Nic, dosłownie, ścianę białą mieliśmy przed sobą. Takie mleko było. No, więc to było trochę przerażające. Ale tak, wróciliśmy z Warszawy, na marszu było ciężko w tym roku. Ale to chodzi tylko pod względem takim fizycznym ciężko. Tak, bo... Że ciężko było przejść, dużo było stania, ale to przez to, że masa ludzi przyszła i w sumie zachęcamy, żebyście też przychodzili, bo tam nic się niezwykłego nie dzieje, no. Ale warto zobaczyć takie coś, co się tam dzieje właśnie. No chociaż raz w życiu, nie? Ale właśnie na dzisiejszy dzień powiedzieli, że było około 250 000 osób. To jakieś 3 razy więcej niż rok temu. Była masa ludzi, tak jak rok temu przeszliśmy marsz w jakieś 40 minut, tak dzisiaj staliśmy łącznie i szliśmy przez 4 godziny. No, no. A to nie jest taki długi kawałek do przejścia. No to jest jakieś chyba 4 kilometry ogólnie, czy coś takiego. Masakra, po prostu masakra. Oprócz tego nie podobała nam się organizacja, jaka tam była. Właśnie, przez to, że było tak dużo ludzi, to organizacja trochę... Upadła. No trochę upadła i właśnie ludzie... Jedni szli w jedną stronę, a ci, którzy już doszli, zaczęli tą samą drogą wracać i to było takie... No... Jeszcze ciężej się szło, bo połowa drogi była tak naprawdę zajęta przez osoby, które szły w drugą stronę kompletnie. To raz, dwa, że miało być nagłośnienie na całej długości marszu, a to nagłośnienie nie działało, nie było go po prostu. No chyba coś się zepsuło. Na początku faktycznie coś tam było, oczywiście zanim marsz się zaczął, było wszędzie słychać muzykę i tak dalej, ale później coś poszło nie tak. I ogólnie po prostu w ciszy szło się przez całą długość. No właśnie, jeśli chodzi o muzykę, to od 14:00 miały być przemowy, na koniec miała być przemowa prezydenta i my właściwie przyszliśmy o 14:00 i była tylko muzyka i to były jakieś 3-4 piosenki na krzyż non-stop, zapętlane po prostu przez godzinę. Potem około 15:00 była przemowa prezydenta, potem organizator coś powiedział, mówił dobra, dobra, zaraz ruszamy. Oczywiście opóźnienie było jeszcze jakieś półgodzinne. W końcu marsz ruszył, ale zanim my tak naprawdę wyszliśmy z Ronda Dmowskiego, to ja nie wiem ile czasu minęło nawet, ale... No koło 16:00 wyszliśmy, a ruszyło o 15:00. Ale my tak... Tup, 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 takie tip-topki, stop, stoimy. I tak w kółko, non stop. No tak to wyglądało, ale na pewno warto było przyjechać, ja nie żałuję, że przyjechaliśmy. Tak, było mega spoko. Dlatego zachęcamy, powtórzę, zachęcamy za rok, żeby przyjechać, zobaczyć. Nawet nie trzeba uczestniczyć jak się nie chce, albo się boi tłumu ludzi, można stać z boku i oglądać. No, też byłoby fajnie tak zrobić, może za rok tak zrobimy. No może my tak właśnie za rok zrobimy, tak bardziej reportersko pojedziemy, jako właśnie vlogerzy. No. W każdym razie tak, wróciliśmy z Warszawy, mi jest przykro, bo uwielbiam to miasto i Mogłabym tam mieszkać. Choć nie wiem, czy mieszkać, ale bywać tam często, bo jest ekstra. No, Warszawę lubię. Też jakoś zacząłem lubić Warszawę, że jest całkiem spoko. No, fajna jest. Przez to, że jest dobrze wszystko skomunikowane. Ale dobra, to takie pierdzielenie już nie na temat. Tutaj siedzi w ogóle Jajo. Jajo, pochwal się, co zrobiłeś, a raczej czego nie zrobiłeś. Czego nie zrobiłem? Nie zabrałeś ze sobą materaca i będziesz spać na kołdrze. Taką prowizorkę tutaj zrobiliśmy, bo teraz wytłumaczę, żeby wygodnie. Tu jest narzuta nasza z łóżka, tu jest jego kołdra, znaczy nasza kołdra, tu jest koc i będzie przykryty kocem. Ogólnie. Tak będę spał. Taki materac mu zrobiliśmy, no. Ale ja się cieszę. To będzie najlepsza noclegownia na świecie. Noclegownia. A ja niestety nie zjem już moich klusek, które miałam, moich pys. No już jest chyba pierwsza, więc nie będę teraz latać i ich gotować. Więc będziemy się po prostu kładli spać, bo jutro jest na szczęście wolne, ale trzeba się przygotować trochę na uczelnię. Jajo też chce coś tam z nami porobić jeszcze, więc musimy się wyspać. Także poczekamy na Kacpra. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę, komentarza, do obejrzenia następnego. Który wyjdzie za jakieś 2 dni. Tak. Panie Oskarze, czy chciałby się Pan pożegnać? Do zobaczenia, ale chyba jeszcze nie zobaczymy. Pa! Myślałem, że pomachasz po prostu.